Myślę, że nie graliśmy źle. Myślę, że z gry wyglądało to dobrze. Szkoda, że znów ten sparing skończył się naszą porażką. Myślę, że graliśmy dobrze, mądrze. Graliśmy przede wszystkim z takim zespołem jak Radomiak. No ale cóż, no, mam nadzieję, że widzę, będzie mieli więcej szczęścia, bo gra jest, tak jak było widać, dobra, tylko brakuje tych bramek. Ta bramka trochę przypadkowa, o czym rozmawialiście w szatni, jaki był plan na drugą połowę? Nie, no w szatni mówiliśmy, że właśnie gramy dobrze, tylko musimy więcej z przodu kreatywności dać. To bramka był przypadek, nie rozmawialiśmy o tej bramce, tylko staraliśmy się w szatni mówić i sobie pomagać, aby w drugiej połowie było lepiej. Na jakim etapie przygotowań jesteście? Jak wyglądają wasze treningi teraz? No już zeszliśmy z obciążeń. Myślę, że te dwa tygodnie teraz już to będzie normalny cykl meczowy. Przygotowujemy się do sezonu, zostało dwa tygodnie. Także myślę, że za dwa tygodnie arena będzie gotowa, nawet jak będą te mrozy, będziemy grać. Wy już nie możecie się doczekać, tak, tych pierwszych ligowych meczów, bo sparingu... Tak, każdy dzisiaj był zadowolony, że zagraliśmy na tej naturalnej murawie. Nawet Radomiak grał dzisiaj po raz pierwszy na naturalnej, też się cieszyli, także nie możemy się doczekać, czekamy na ligę. I zdrowie również dopisuje wszystkie. Tak, Konrad Nowak, delikatna kontuzja, ale to myślę, że na ligę już będzie gotowy. Wszyscy są zdrowi, przygotowani do rundy, zaczynamy walkę o awans.